Siema, no, wszystkim tutaj popraw. W kolejnym materiale, tym razem już z kamerki, którą udało mi się naprawić. Działa w pełni sprawnie, jest gotowa do kolejnych vlogasów, kolejnych materiałów. Także wróciłem, a dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o takiej starej animacji, na którą się ostatnio natknąłem. Trochę wyciągnięta, jak to się mówi, z lamusa. Jest to starsza wersja Iron Mana, która się zwie Technomen. Jedni mogą znać Technomena, inni mogą powiedzieć: stary, Technomen, co to jest? Powiem wam tak. Technomen jest to starsza wersja, tak jak już powiedziałem, Iron Mana. Jest to młody, dorosły człowiek, który jest był na usługach pewnego złego pana. Nazywał się on Darkon. Utracił ten młody chłopak, który nazywa się Blade, utracił pamięć. Trafił na ziemię i tam walczy właśnie wraz z ziemianami, ze swym byłym panem Darkonem. Później się okazuje, że Blade to tak naprawdę jeden z jego byłych sługusów, który okazał się ziemianinem, więc jest jednym z ziemian będących na byłych usługach u Darkona. Technomen, czyli Blade, walczy w zbroi podobnej do zbroi Ironmana, z tym, że tamta akcja tej animacji dzieje się w roku 2856. Technologia wtedy, w tych czasach, w tej animacji jest na tyle rozwinięta, że Technomen tak naprawdę jest niepokonany. Iron Man oczywiście też jest niepokonany, no ale kto by nie chciał być chociaż na jeden dzień kimś niepokonanym. Ja na pewno chciałbym mieć taką zbroję, albo zbroję Technomena, albo zbroję Ironmana. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak właśnie Technomen. Jeżeli nie, mówi się trudno. Jeżeli kojarzycie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, komentarz. Widzimy się w kolejnym materiale, który już niebawem. Zaraz biorę się za nagrywanie następnego materiału. A tymczasem przepraszam was za ten bałagan tam, ale wczoraj nie myślałem, że uda mi się kamerkę naprawić. A dzisiaj po prostu jestem teraz sam w domu, więc staram się ten czas jakoś produktywnie bądź nadproduktywnie wykorzystać, dlatego nagrywam. I za ten bałagan tam na tamtym łóżku, które idzie tam was przepraszam, ale mam nadzieję, że materiał wam się podobał, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, see ya!